vlogu. Dzisiaj mam dość ciężki, zaskakujący dzień, ponieważ w nocy obudziło mnie zapalenie i po prostu źle się czuję. I po prostu... Mówię cały czas po prostu. W każdym razie źle się czuję i bolą mnie strasznie mięśnie, boli mnie głowa. Ale jest to super dzień, ponieważ tak jak nie mówiłam Wam w poprzednim tygodniu o tym, ale miałam straszny problem z moją promotor. To, że wcześniej miałam sytuację typu, że wysyłałam jej pracę i jeszcze, wiecie, klikałam taką opcję, żeby przy potwierdzeniu odbioru, że ona na pewno ją dostała. No to były sytuacje takie, że ona po prostu zapominała przez cały tydzień o tym, że dostała moją pracę, odczytała ją, ale jakoś tak jej nie sprawdziła. No a wiecie, czas leci, co nie? No więc ja musiałam jej po prostu przypominać kilka razy, że jej wysłałam pracę, żeby ona mogła ją sprawdzić, co zajmowało jej w sumie godzinę, więc wiecie. No, ale miałam ostatnio straszny problem z nią, ponieważ była strasznie czepialska do rzeczy, do których według mnie i osób może z mojego otoczenia, czyli można powiedzieć, że jest to dość stronnicze, bo wiecie, moi znajomi to mówi, więc można powiedzieć, że przyjmowali moją wersję, ale w każdym razie chodzi o to, że czepiała się rzeczy takich, że nie chciała sprawdzić mojej pracy, dopóki nie usunęła wszystkich komentarzy, które były usunięte, nie chciała sprawdzić później pracy, ponieważ nie miałam zaakceptowanych wszystkich, nie wiem jak to powiedzieć, wszystkich zmian w dokumencie, gdzie wystarczyło, żeby kliknęła sobie tryb bez adiustacji, by widziała wszystko po tych zmianach. No ale jakby to zajęło mi walka z nią kilka dni, zanim to ogarnęłyśmy, a ja po prostu nie wpadłam na to, żeby to tam przeklikać, bo wiecie, no nie... Ostatni raz w taki sposób na dokumencie pracowałam 2 lata temu, jak pracowałam na WSB, na uczelni. W obecnej pracy zajmuję się contentem, więc jest to kompletnie inna dziedzina niż wcześniej i na innych narzędziach pracuję teraz. No, w każdym razie, wiecie, nie miałam z jej strony pomocy przy analizie wyników, jak napisałam jej, że próbowałam to zrobić, wyszło mi tak, wiem, że to jest źle, nie wiem jak to dalej zrobić, co mam kliknąć w SPSS-ie, też mi nie chciała pomóc, stwierdziła, że sama sobie dam radę. No faktycznie dałam sobie radę, gdzieś znalazłam jakiś inny filmik na YouTubie, gdzie wiecie, wcześniej szukałam dużo tych filmików, dużo innych artykułów, też mam drogowskaz statystyczny. No ale tam nie było tej kurczę odpowiedzi i błąd wynikał z po prostu tam niezmienienia czegoś w zmiennych, co ona mogła mi, wiecie, pomóc, bo od tego jest, za to jej płacą, ale przeszłyśmy przez to i wczoraj i w sobotę miałam taki nastrój, że ona mi zrobi na złość, że specjalnie tego nie sprawdzi, że wiecie, że po prostu będzie to odwlekać, a termin jest do piątku, żeby wszystko dopiąć. Na szczęście dzisiaj dostałam od niej maila, że... nie, wczoraj po południu dostałam maila, że mogę... że jak naniosę poprawki, o których napisała, to mogę wszystko wrzucić do ASAP-a, czyli do takiego systemu SUP-sowskiego i że ona już nie będzie tego sprawdzać, więc... wrzuciłam i przeszło przez plagiat. Ona jeszcze tych wyników nie zaakceptowała, ale na tyle, ile się znam na tych progach, to wiem, że to przeszło. Zresztą widziałam jakby tekst i widziałam, że ten plagiat, który tam wyłapało, to było w bibliografii, więc jakby to się nie łapie pod plagiat, ponieważ no, to są wypisane dzieła, z których korzystałam podczas pisania całej pracy, więc cieszę się mega, ponieważ teraz ona to zaakceptuje, wyznaczą recenzenta, termin obrony i w kwietniu będę mogła Wam się pochwalić moim nowym, kolejnym dyplomem, ale tym razem w dziedzinie psychologii, więc nie mogę się naprawdę doczekać tego. Wszystko i żeby na przykład wyszukać cokolwiek.
Witajcie ponownie. Miałam właśnie zacząć trening po bardzo ciężkim kolejnym dniu, o czym na pewno później Wam opowiem. Ale okazuje się, że właśnie zaczęła się śnieżyca u mnie w mieście, więc chciałam Wam to pokazać. Więc taką sytuację widzicie przez firankę. No a jak widzicie, nieźle nam się tu rozpadało i uwierzcie mi, bez kamery wygląda to dużo gorzej. Na pewno mam wrażenie, że wróciła zima, ale w sumie, jak to się mówi, w marcu jak w garncu. I w sumie kwiecień przeplata trochę zimy, trochę lata, więc w sumie jesteśmy na skraju marca i kwietnia i mamy oto lekką zimę. Zanim zacznę trening, pomyślałam, że Wam pokażę coś, co powinnam już schować, żeby tego nie zjeść od razu wszystkiego. Więc dzisiaj jest super dzień pod tym względem, że wróciła moja mama po bardzo długiej nieobecności w Polsce. Wróciła z pracy. Chyba była 3 miesiące w Niemczech. W każdym razie zawsze jak wraca, przywozi mi i tacie masę słodyczy. I póki co zdążyłam się dorwać do mini czekoladek, takich, których w środku jest słony karmel, czyli coś, co uwielbiam. I to jest przeboskie. No, ale chciałam Wam po prostu pokazać, do czego moja dieta i moje ćwiczenia mogą nie przynieść efektu w najbliższym czasie. Z Wami trochę pogadać, ale też przetestować. W końcu dorwałam bronzer z Belle z Biedronki i na TikToku to był jakiś show na ten bronzer. I byłam kilka razy specjalnie po niego. Oczywiście za żadnym z tych razów nie udało mi się go znaleźć. I raz jak byłam przypadkowo z Sepkiem, to się okazało, że właśnie chyba go dołożyli, więc od razu go włożyłam do koszyka i ma on bardzo ciemny, jak dla mnie, no bo wiecie, ja mam białą skórę, on jest w tym odcieniu, więc pewnie trzeba będzie go bardziej zblendować, ale już na TikToku widziałam, że on się dobrze blenduje, więc zobaczymy, nałożę go gąbeczką. I ogólnie wydaje mi się, że niewiele go trzeba nałożyć, bo z tego, co ja nałożyłam, to zrobiła się taka plama wielka. No ale też wiecie, zależy wszystko od odcienia waszej karnacji. No ja akurat zawsze miałam skórę jak mąka i mówiono, że jestem córką młynarza, przynajmniej kiedyś tak się mówiło. Także ja nie muszę dużo tego nałożyć, ale super on się blenduje, ogólnie powiem Wam. Ja nie jestem jakimś maestrem w nakładaniu bronzera, znaczy bronzera na mokro, bo na sucho to konturuję się już od bardzo dawna, więc to mi wychodzi, ale jeżeli chodzi na mokro, no to dopiero się uczę i powiem Wam, że z nim jest to przyjemne i spoko. A to, o czym chciałam z Wami pogadać, to to, że tak jak Wam mówiłam w tym blogu, w tym vlogu nawet, że chwila, że moja promotor w końcu zaakceptowała, moja praca poszła do plagiatu, że wow, jak super, no. Nie było super, bo tak jak 27 marca wszystko szło super, tak na tym etapie, na którym się to zakończyło wtedy, 27 marca, czyli na tym, że dostałam raport z antyplagiatu,
na tym się skończyło. Napisałam o tym mojej promotorce, że nie wiem, czy pani też z tych powiadomienia system, no wiecie, nie, z drugiej strony nigdy nie byłam. No i że u mnie jest już raport i że czekam na informację zwrotną, czy pani też ma do niego dostęp, żeby to wszystko zaakceptować. No i ona mi na to nic nie odpisała. Wczoraj nie zaakceptowała raportu, ani nic nie odpisała na maila dalej. No i no spoko, ale no dzisiaj to już jest takie trochę podejrzane, ponieważ wiecie, czas leci, jest środa, do czwartku, co mówię, do piątku jest czas, aby to ogarnąć, żeby mogła się bronić, bo wiecie, jakby ona, bo już wszystko jest załatwione w chwili obecnej, ale gdyby była sytuacja, że ona by nie klepnęła tego wyniku raportu i on by nie miał statusu wymaga oceny do piątku, do końca dnia w piątek, no to oznaczałoby to, że muszę zapłacić SWPS, uczelni SWPS 5 koła za kolejny semestr. Tylko i wyłącznie po to, bo ktoś czegoś nie zrobił. Znaczy tam w dziekanacie mi mówili, że można złożyć podanie do dziekana, żeby był ten semestr bezpłatnie, jeżeli tam nie było kontaktu z promotorem i takie tam. No, ale w każdym razie, wiecie, dzwoniłam do dziekanatu, bo ja byłam w takiej sytuacji, że miałam wcześniej innego promotora, z którym w ogóle nie miałam żadnego postępu w pracy, miałam tylko wybrany temat i tyle, i to zrobiliśmy w jedno półrocze, wybraliśmy tylko temat, gdzie ja ten temat miałam wybrany już na pierwszych zajęciach, więc z nim po prostu ta praca się nie posuwała, ja, wiecie, pytałam go, że może teraz to, tym się zajmiemy, ale jakby no, on no po prostu nie chciał współpracować. No więc powiem wam, że ładnie ta praca wygląda. W każdym razie zmieniłam promotora, z nią praca poszła szybko, no i tego 27 w nocy system sam zmienił w systemie mojego promotora z niej na tego mojego poprzedniego, o czym ja nie wiedziałam. Ale no, jak do niej napisałam i ona nie widziała tego raportu, to mogła mi napisać, że nic nie widzi. I tyle. I ja bym wtedy wiedziała, że coś jest nie tak. Ale ona nic nie napisała. I ja dopiero dzisiaj zobaczyłam, że system coś tam pozmieniał. Zadzwoniłam do Centrum Spraw Studenckich, czyli kiedyś dziekanatu. Tam też zmienili tego promotora i ona miała już go widocznego. I dzisiaj rano pisałam do niej ponownie wiadomość, że nadal pani nie zaakceptowała, że trochę zaczynała się martwić. Potem zauważyłam to zmianę, dziekanat to naprawił. I później napisałam kolejnego maila, bo ona dalej nie zareagowała. Nie wierzę w to, że nie widziała tego maila, ponieważ oni mają cały czas tego maila włączonego na zajęciach. No i też ona jest, wiecie, naukowcem jakby na tej uczelni, więc cały czas pewnie te maile spływają do niej, tak jak do mnie spływają z pracy cały czas maile. Ale nieważne. Ona mi na to nie odpisała. Dopiero odpisała mi minutę po tym, jak dostała mojego kolejnego maila dzisiaj z informacją, że coś było nie tak w systemie, że już jest naprawione i proszę o informację, czy u pani to już jest... I dopiero wtedy do mnie odpisała. Dla mnie, sorry, ale dla mnie to jest po prostu brak profesjonalizmu. Student zmartwiony pisze do niej, a ona ma to gdzieś. Nie ma opcji, że ona nie przeczytała tych maili sprzed 2 dni, bo bym miała ich za dużo po prostu później i po prostu dla mnie to jest naprawdę kompletny brak profesjonalizmu, kompletny brak troski o drugiego człowieka, a tu mówimy o kimś, kto jest psychologiem. Na szczęście nie pracuję z klientami, tylko zajmuję się naukowo. No, ale to była bardzo słaba sytuacja, masakryczna dla mnie. Ja już zaczęłam sobie wizualizować to, jak będę musiała zrobić przelew na 5000, żeby po prostu móc mieć wyznaczony termin, bo ktoś czegoś nie zrobił. No więc ten tydzień mogę zacząć do najgorszych, jakie przeżyłam w tym roku. Mamy dopiero w sumie nawet nie początek, już niedługo połowę. No ale było to bardzo straszne. Myślałam, że będę siedzieć tak zestresowana aż do tego piątku, żeby się dowiedzieć, że no wiecie, nic z obrony. No, na szczęście to jest załatwione, ale ten tydzień jest straszny, ponieważ tak, w poniedziałek w ogóle miałam jakiś śpiączkowy dzień i cały dzień bolała mnie głowa, po prostu taka migrena,
że masakra, no brałam tabletki, tabletki nie pomagały. No nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. I przespałam cały dzień i całą kolejną noc. I skutek był tego taki, że następnego dnia obudziłam się, nie wiem, z jakimiś dziwnymi zawrotami głowy. Dosłownie jak wstałam z łóżka, to poleciałam do przodu, co po prostu było dziwne, więc tylko poszłam na dół zrobić to ciekawe, bo no bo on, wiecie, jest niepełnosprawny, więc to ja zawsze idę, robię mu kawę i pomagam mu ogólnie rano się ogarnąć. No i poszłam zrobić kawę i powiedziałam, że dobra, to tutaj idę sobie zrobić trening. Tylko że ja po prostu dalej czułam te zawroty. No jak wyszłam na górę, to stwierdziłam, że żadnego treningu nie robię, bo chyba jest to dość słabym pomysłem, podczas gdy ma się zawroty, podnosić ciężary. Może nie są to jakieś zawrotne ciężary, ale jednak. Więc po prostu się położyłam i to była chyba godzina 6, jak się położyłam, więc spałam przez 2 godziny do 8, wstałam i się ogarnęłam do pracy i chyba pół dnia zajęło mi ogarnięcie się. No i tu w ogóle fun fact, moja mama to jest po prostu mózg świetny, bo wczoraj przyjechała z Niemiec, o czym wam mówiłam, no i dzwoniłam i widziałam, że przyjechała, więc dzwonię do niej, ona nie odbrała, bo jej się telefon rozładował, no więc dzwonię do taty, bo z tatą gdzieś pojechała. No i tata nie odebrał, tylko po prostu odebrał to połączenie od razu do schowkę mamie. I ona do mnie, ja mówię się, że za ile będziesz, a ona, że ja już jestem już w sklepie, w delikatesach, a ja mówię, no wiem, bo dzwonię przecież do taty, ona, a kurde, no tak. No więc moja mama chciała mi zrobić niespodziankę w sumie chyba, a wyszło, że no nie ma niespodzianki, bo po prostu zeszłam na dół i zobaczyłam jej walizkę. No ona ogólnie chciała wejść do mnie, się przywitać, ale akurat we wtorek miałam dwa spotkania, w sumie jedno po drugim, więc jak weszłam na górę, to słyszała, że z kimś rozmawiam, a miałam drzwi zamknięte, to nawet, wiecie, nie weszła tutaj. No, w każdym bądź razie. I jak ona przyjechała, to ja jakoś po pewnym czasie zaczęło mi się robić lepiej. Znaczy nie z powodu, że przyjechała, cieszyłam się oczywiście, ale po prostu jakoś tak ten nastrój zaczął przechodzić. Zaczęłam, wiecie, dochodzić do siebie, nie wiem. Bolała mnie trochę głowa, więc wzięłam też tabletki, bo oczywiście 2 dni musiałam je boleć. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że niedługo zbliża mi się miesiączka i to może być tym spowodowane, bo jakoś tak zauważyłam taką zależność, że zawsze w tym okresie łapie mnie taka migrena. Muszę sobie poczekać, dać w internecie się lekarza zapytać, czy to tak działa.